Przemyślawszy, mówiąc szczerze, w polskie imię słowy wierzę. Pijąc dziś poranną kawę, pomyślałem sobie, że opowiem wam o imię słowach. Powiem to jeszcze raz. Pijąc dziś poranną kawę, pomyślałem sobie, że opowiem wam o imię słowach. A gdybym powiedział, pijąc dziś poranną kawę, przyszło mi na myśl, że opowiem wam o imię słowach? Oczywiście, takie zdanie byłoby błędne. Ale dlaczego? Gdzie tu błąd? Samo słowo pijąc nie informuje nas o tym, kto i kiedy wykonuje tę czynność. O tym poinformuje nas czasownik, który pojawi się w poprzedniej lub następnej części zdania. Jeśli używamy słowa pijąc, to znaczy, że picie przebiega dokładnie w tym samym czasie, w którym wykonywana jest czynność określona przez poprzedni albo następny czasownik. Pije ta osoba lub te osoby, które wykonują równoczesną czynność. Jeśli wykonawca równoczesnej czynności nie jest określony, nie wiemy także, kto pije kawę. Teraz rozumiem. Jeżeli powiem, pijąc poranną kawę przyszło mi do głowy, to będzie znaczyło, że do głowy przyszło mi coś, co piło poranną kawę. A no właśnie. A to nie miałoby sensu. Poprawnie więc powiem, pijąc poranną kawę, pomyślałem sobie, że opowiem wam o imię słowach. Lub formę pijąc zastąpię taką, która sama poinformuje nas o czasie wykonania czynności i jej wykonawcy. Gdy piłem poranną kawę, przyszło mi do głowy, że opowiem wam o imię słowach. No dobrze, ale co z imię słowami? Pijąc to właśnie forma imię słowowa, a dokładniej imię słów przysłówkowy współczesny. Ale o tym w następnym odcinku.